Jak Wam podoba się pomysł otwarcia nowej telewizji Karate TV? Myślę, że to jest wspaniały krok z jej strony, ponieważ napisała książki na temat odchudzania, na temat przemiany wewnętrznej kobiety. Wprowadziła mnóstwo felietonów na temat metamorfoz, celem odmiany życia, poprzez całą relację z przepięknych Indii, w których spędza dużo czasu. Wydaje mi się, że to jest wspaniały pomysł na to, aby zaprosić do współpracy nowych ludzi, aby pokazać też i kobietom, jak można się zmienić. Co nowego właśnie ta telewizja wniesie? Myślę, że pani Ania zaprosi do współpracy ludzi, którzy pokażą, jak się zmienić, czyli będzie to cała obsada ludzi współpracujących nad zmianą wizerunku, nad problemami kobiet związanych z otyłością, z pięknem, z brzydotą również, bo masa kobiet myśli, że jest brzydka, to jest nieprawda, ona jest po prostu zaniedbana i trzeba troszeczkę wysiłku emocjonalnego, psychicznego i wsparcia ludzi, którzy się na tym znają. Właśnie dzisiaj czesałaś panią minister, a koleżanka właśnie robiła makijaż. Jak to było? No oczywiście w ferworze całego dnia, zaczęłyśmy rano, skończyłyśmy wieczorem. Pani Ania jest tak zaganiana i zajęta tutaj przygotowaniami, że ciężko jest ją tak w jednym momencie przygotować, ale współpraca z nią jest fantastyczna, ona jest cudowną kobietą, przede wszystkim jest bardzo pokorną i powiedziałabym we współpracy osobą, dla mnie inspiracją w ten sposób. Ona godzi się na to wszystko, co wymyślą ludzie, którzy z nią współpracują. Jest dumna z tego wizerunku, a to bardzo ułatwia jednak współpracę.